Aktualności i wydarzenia. Samorząd, gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, spotykamy się w Janiszowie. Co się w dniu dzisiejszym odbędzie? Tutaj na boisku w Janiszowie odbywa się kolejny memoriał imienia druhów świętej pamięci, druhów Włodka Respondka i Zdzisława Cebuli, dwóch wielkich propagatorów pożarnictwa wśród najmłodszych, wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych. No i tak się przyjęło już, że od kilku lat rotacyjnie w różnych miejscowościach naszej gminy odbywa się ten memoriał. Jest to impreza zorganizowana w formie pikniku, nie w formie zawodów strażackich, także tutaj drużyny MDP nie będą rywalizowały ze sobą. Raczej się będą bawić i generalnie chodzi o to, żeby wspomnieć pamięć tych dwóch druhów. Bo tych drużyn troszkę w gminie Kamienna Góra mamy. No mamy tyle drużyn, ile jednostek OSP, czyli 6. Dzisiaj tutaj z powodów niezależnych od jednostki nie przyjechała tylko jedna młodzieżowa drużyna pożarnicza w Krzeszowie. Tak są wszyscy, no jak widać wszyscy uśmiechnięci, wszyscy gotowi do zabawy. Pogoda póki co się utrzymuje, także mam nadzieję, że kilka godzin tutaj dobrej zabawy przed nami. Dziękuję. Panie prezesie, dobrze, że ta młodzież wie, kto to był pan Respondek, pan Cebula, no bo to jest dla takich młodych osób wzór, który można naśladować. Oczywiście. Druh Włodzimierz Respondek to była legenda, to jest legenda w naszym powiecie i nie tylko w naszym powiecie, bo spotykam się w zarządzie wojewódzkim z bardzo miłym, do tej pory wspominają drucha Włodzimierza Respondka, gdzie pracował z młodzieżą, był bardzo wielkim orędownikiem młodzieżowych drużyn pożarniczych, rozwijania tych drużyn pożarniczych w powiecie. Dlatego też mamy tak bardzo dużo drużyn młodzieżowych w naszym powiecie. Natomiast duch Cebula to też dużo nie trzeba gadać, bo to wspaniały człowiek, wywodził się z Ochotniczej Straży Pożarnej Państwowej i dalej później w Ochotniczych Strażach Pożarnych. To on stworzył zamiłowanie takie do dzieciaków w połączeniu z duchem Respondkiem. To była wspaniała para, gdzie te młodzieżówki wygrywali żeśmy wszystkie zawody. No i trzeba wspomnieć, że Ruch Respondek organizował obozy młodzieżowe, to sławetne nasze Brenno, Kliczków, gdzie się woziło po 5 autokarów dzieciaków. Ruch Respondek jako komendant obozu był, natomiast Ruch Włodzimierz Cebula zawsze na tym obozie był i szkolił dzieciaków. Na prawo, chodź. Raz. Serdecznie witam wszystkich na 9. memoriale drucha Respondka i drucha Cebuli. Serdecznie witam gości zaproszonych, pana wójta gminy Kamienna Góra, Patryka Strausa. Witam prezesa zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamiennej Górze, Jana Kasprzyka. Serdecznie witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Sławomira Graczyka. Serdecznie witam byłego wójta Stanisława Szmajdzińskiego. Serdecznie witam panią Marię Cebulę, gdzieś widziałem. Witam wszystkich uczestników nasze drużyny. Aha, jeszcze Rysiu Koziński, nasz sympatyk. Wieloletni działacz z nami na wszystkich obozach. Także witam media. Witam mieszkańców Janiszowa i rodziców naszych tutaj młodzieżowych drużyn pożarniczych, dzieci.
Także kogoś jeszcze pominąłem. Wszystkie straże ochotnicze serdecznie witam. Dzisiejszy przebieg będziemy mieli trochę takie rozrywkowe, więcej i zawody różnego rodzaju strażackie. Każda drużyna będzie podchodziła pod poszczególne konkurencje, i żeby wykonać zadanie. Do niektórych będziemy zapraszać rodziców tak samo, żeby brali udział, żeby się włączyli do udziału naszej zabawy. To bym miał na razie tyle. Ktoś chce mówić coś? Może ktoś chce zabrać głos? To proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie gości zaproszonych. Witam szczególnie Was, młodzieżowe drużyny pożarnicze i dziecięce drużyny pożarnicze z terenu gminy Kamienna Góra. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj jesteście, tak licznie jesteście tutaj na memoriale ducha Włodzimierza Despondka i ducha Zdzisława Cebuli. A wiecie, kto to był Włodzimierz Despondek? Młodzieżówka? Wiesz? Kto? A duch Zdzisław Cebula? Ale będziecie wiedzieć. Pisarzowice to wiedzą. To byli wspaniali ludzie. Duch Włodzimierz Despondek przez wiele, wiele lat był prezesem zarządu powiatowego i wielkim, wielkim orędownikiem młodzieżowych drużyn pożarniczych. Stwarzał te drużyny na terenie powiatu kamiennogórskiego i nie tylko, bo pracował w zarządzie wojewódzkim, również w Komisji do Spraw Młodzieży. Duch Zdzisław Cebula, większość zna Was go, wspaniały człowiek. Ten duet, który był stworzony, Włodzimierz Despondek i duch Zdzisław Cebula, był bardzo wspaniały. Przynosił bardzo wielkie efekty. Te obozy sławetne w Brennie, w Kliczkowie, niektórzy pamiętają. Kwaterniś nie pamiętam. Uczestniczyło po 5 autokarów dzieciaków, czyli to było tej młodzieży. Gratuluję organizatorom, że kolejny raz się udało zorganizować te zawody. Dziękuję tutaj Państwu, dzieciom, rodzicom. Tak, żeby nie przyjść z gołymi rękami, to troszeczkę cukierków od kamiennogórskiej firmy, którą fundowała dla Was. Życzę dobrej zabawy, wszystkiego dobrego. Drucha Włodka, postanowiliśmy robić taki memoriał. Ja, Piotr Despondek, ufundowaliśmy dla wszystkich takie słodkie upominki. Dopóki jesteście tutaj na zbiórce, to zaraz Wam rozdamy. Na świetlicy jest ciasto upieczone przez Panią Marię, Panią Agatę, także żeby zjeść ciasto, zapraszamy do świetlicy. Adaś przygotował. Także proszę jeszcze sekundkę, rozdamy te słodycze dla Was. Który tam sobie się pobawić. Przy strąceniu kapelusza wylatują cukierki, także przy okazji można jeszcze się tak bawić. No i co jeszcze? No jak jeszcze coś będziemy mieli, to jeszcze wymyślimy. Tak?